czas trzeba się przecierać. Nie ma co wybierać, to musi docierać. Żyć nie umiera, żyć nie umiera. Być albo nie być, bo to jest pytanie. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na nie? Chociaż trzeba się przecierać, nie ma co wybierać. To musi docierać, żyć nie umiera, żyć nie umiera. Być albo nie być, bo to jest pytanie. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na nie? Docenić własne istnienie. To pierwsze założenie, swojego na drugie nigdy nie zamienię. Teraz przeznaczenie, jeb, samo unicestwienie. Nie przestawać, się nie poddawać, na życie stawiać, wyłącznie na nie. Co w dzisiejszych czasach jest umiejętnością, w świecie, w którym nie wszystko przychodzi z łatwością. Przepełnionym złością i spokojem, zmienne nastroje towarzyszą jak mieszane uczucia. Mimo wszystko żyć trzeba, to przekonanie się narzuca. Jedynie desperat i odrzuca, wszelką nadzieję porzuca. Ludzka mentalność i to, co ją zakłóca. Kłopoty, wiem coś o tym, całkowicie i tak nie odbiorą mi ochoty. Do tego, żeby dopiąć swego, coś osiągnąć, trzeba się przyłożyć. Kiedy czas gra na niekorzyść, konsekwencji różnie możesz się ułożyć. A jednak intencji nie brak, intencji, szczerych chęci tak trzymać. Żyć nie umierać, nie dać się zakręcić, nie pędzić na oślep. Najwyższy czas realnie spojrzeć na otoczenie, gdzie doświadczenie ma znaczący wpływ na myślenie, które określa twoje położenie. W sytuacjach pięć nie brakuje, a potwierdzenie jest w relacjach, co powoduje uzmysłowienie samemu sobie, po co tu jestem i co właściwie robię. Logiczne pozostają odpowiedzi obie. Chociaż trzeba się przecierać, nie ma co wybierać, to musi docierać. Żyć nie umiera, żyć nie umiera. Być albo nie być, bo to jest pytanie. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na nie? Chociaż trzeba się przecierać, nie ma co wybierać, to musi docierać. Żyć nie umiera, żyć nie umiera. Być albo nie być, bo to jest pytanie. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na nie? Dwa razy z rąk śmierci zostałem wyrwany, za to wielkie dzięki dały stracza. I mojej mamy trzeba uważać, jak się pewne granice przekracza, by nie dać plamy w życiu. Pamiętaj, by zachować umiar w piciu i nie wpierdolić jakąś głupotę, której potem będziesz żałować. Jesteś młody, nie zdążyłeś się wychować, a już możesz zakończyć swój żywot marny. Obraz czarny, ale realny. Niestety, nie pozwól, by pisały o tobie gazety w ekrologu. Szanuj swoje życie i dziękuj Bogu za to, że je masz. Zanim wykonasz jakiś błędny krok, uderz się lepiej w twarz. Bo żyje się raz, a reszta do złudzenia, więc zapomnij te chwile, które są do zapomnienia. Pamiętaj wydarzenia, które dają chęć istnienia. Nie doceniaj, bo są bodźcem, który sprawia, że myślisz pozytywnie, funkcjonujesz kreatywnie i oceniasz obiektywnie otoczenie. Swoje życie traktuj czynnie, a nie biernie, swoim przekonaniom wiernie, wciąż do przodu niezmiennie. Tak by mieć satysfakcję, korzystać z przyjemności, jebać wegetacji, żyć pełnią życia, nie umierać. Jak masz czym, to wybieraj, bo jest wiele możliwości, które możesz odkryć właśnie teraz. Chociaż trzeba się przecierać, nie ma co wybierać, to musi docierać. Żyć nie umiera, żyć nie umiera. Być albo nie być, bo to jest pytanie. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na nie? Chociaż trzeba się przecierać, nie ma co wybierać, to musi docierać. Żyć nie umiera, żyć nie umiera. Być albo nie być, bo to jest pytanie. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na nie? Tak już wyszło, że dzisiaj już nam przyszło. Obecna sytuacja nie pozostawiła dużo do wyboru ludziom ważnej sprawy i honoru. Inaczej jest pisane, pod uwagę brane, zawsze będą pobierane lekcje. Powracające przed oczami retrospekcje rzeczy, które w życiu miały swoje miejsce i znaczenie. Mniejsze lub większe, niczym się nie stało z dnia na dzień. Nie wiem jak dla ciebie, dla nas jest to najważniejsze. Aspekty teraźniejsze, na przekór wszystkiemu co zło wieszcze. Przecież znikąd się nie biorą ludzkich łez ulewne deszcze. Tylko z cierpienia, ile jeszcze.